Mickiewicz Marek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy w hotelu Belmonte na pierwszej edycji wydarzenia pod nazwą Sądecka Turystyka, Turystyka Przyszłości, Conference and Expo. Witam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim pan Tomasz Michałowski, współorganizator tego wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie Tomaszu, czego możemy spodziewać się po tym wydarzeniu dzisiejszym? Generalnie rzecz biorąc, to wydarzenie, po pierwsze, ma mieć charakter cykliczny, co bardzo istotne. I chcemy tym wydarzeniem integrować sądecką turystykę. Od wielu lat mówi się, że Sądecczyzna ma olbrzymi potencjał, natomiast wszyscy chyba mamy taki niedosyt, że w tej turystyce, w tej promocji możemy zrobić znacznie więcej. I chcemy, żeby właśnie nasza konferencja była taką platformą do tego, żeby sądecka turystyka ze sobą współpracowała. I taki jest główny i zasadniczy cel tej konferencji. Dzisiaj mamy tutaj oczywiście kilkanaście stoisk różnych firm, organizacji turystycznych, no i oczywiście liczne panele. Zaczęliśmy panelem o Igrzyskach Europejskich, teraz trwa panel o uzdrowiskach, kolejne panele to marketing, nowoczesne technologie w marketingu miejsc, potem będziemy rozmawiać o turystyce rowerowej i wreszcie będziemy także mówić o wellness, spa, bo w tym Polska ma bardzo dużo do zaoferowania. A też taką wisienką na torcie podczas tej konferencji będzie rozmowa Adama Gąsiora, redaktora naczelnego Waszej Turystyki, z Wiolą Samborską, panią dyrektor Hydropolis we Wrocławiu, gdzie zostanie pokrótce podsumowany Rok Kobiet w Turystyce. Mówimy o słowach, ale nie tylko słowa, ale i czyny tutaj podczas tej konferencji. Podpisano list intencyjny z 12 gminami powiatu nowosądeckiego. Czego on dotyczy? Tak, rzeczywiście ja się niezmiernie cieszę, że pomimo tych niesprzyjających warunków pogodowych i też tego, że dzisiaj na Sądecczyźnie, ale także w Krakowie jest kilka istotnych wydarzeń, udało nam się dzisiaj z 12 gminami, miastami podpisać list intencyjny dotyczący współpracy. Tych miejscowości będzie jeszcze więcej, ale dzisiaj rzeczywiście 12 gmin jakby przystąpiło do tego projektu. Na czym ten projekt ma tak pokrótce polegać? No, po pierwsze chcemy zadbać i szkolić kadry, bo wszyscy wiemy, że w gminach bardzo często nie ma chociażby środków na to, żeby osoby, które pracują przy turystyce czy przy promocji, przeprowadzać takie specjalistyczne szkolenia. To jest jeden aspekt. Po drugie, chcemy stworzyć platformę, gdzie będą pewne zbiorcze, ale także, co bardzo istotne, takie same materiały graficznie spójne ze sobą wszystkich gmin powiatu nowosądeckiego. I chcemy, żeby każda z gmin otrzymała od nas produkt, który będzie właśnie spójny z pozostałymi produktami. Oczywiście, jeżeli gminy będą chciały coś jeszcze ekstra, czy w takiej wersji premium, no to też będą się musiały, mogły o to zwrócić. Ale wszystkie gminy, które przystąpiły do tego projektu, całkowicie za darmo dostaną pewne nowoczesne rozwiązania, dostęp do pewnych nowoczesnych produktów i co też ważne, dostęp do banku zdjęć. Wszyscy wiemy, że są takie gminy, gdzie turystyka rzeczywiście dobrze stoi. Krynica, Muszyna czy tam Nowy Sącz, ale wiele tych mniejszych gmin ma z tą promocją, z marketingiem duży problem. I my właśnie chcemy im wyjść naprzeciw poprzez ten list intencyjny, poprzez te nasze działania, poprzez tą dzisiejszą naszą konferencję. No właśnie, mówimy też o problemie kalendarza imprez. Jest to faktycznie problem. Często zdarza się tak, że o tej samej godzinie w kilku miejscowościach naszego powiatu odbywają się ciekawe imprezy. A gdyby udało się to jakoś usprawnić, to faktycznie każdy mógłby na tym skorzystać. No zdecydowanie. To są właśnie takie proste działania, które pan redaktor przywołał, a szalenie istotne. No, tak naprawdę, jeżeli zwłaszcza w tych miesiącach wakacyjnych, gdzie jest naprawdę bardzo wielu turystów w Muszynie,
w Krynicy, ale także w tych mniejszych gminach wypoczynkowych, w Piwnicznej, to z korzyścią dla wszystkich będzie, a także dla tych imprez będzie to, jeżeli te imprezy nie będą się odbywać w tym samym czasie, będzie dużo większa publika. Chcielibyśmy właśnie, żeby gminy wypracowały taki swoistego rodzaju wspólny kalendarz. Ja wiem, że są czasami odosobnione przypadki, gdzie być może zespół czy jakaś gwiazda nie jest w stanie przyjechać w innym terminie, ale naprawdę musimy robić wszystko, żeby starać się, żeby te imprezy się rzeczywiście na siebie nie nakładały, bo to będzie z korzyścią tak naprawdę dla nas wszystkich, prawda? I wspólna oferta. Ktoś przyjeżdża do Krynicy, wie, że w sobotę jest koncert, w niedzielę jest święto wód w Muszynie, a być może w kolejny weekend jest imieniny miasta Nowego Sącza, a w jeszcze kolejny jest jakiś jarmark w Starym Sączu. No i właśnie to jest przykład takich szalenie prostych działań. I tutaj ważna rzeczywiście jest ta koordynacja. Wydaje nam się, że nam właśnie z pozycji NGO osób, takiego niezależnego partnera, łatwiej nam będzie pewne rzeczy skoordynować i doprowadzić do pewnych wspólnych działań gmin. Dzisiaj pierwsza edycja konferencji, ale już zapowiedziano, że no nie ostatnia. Czego możemy spodziewać się w czerwcu, bo wtedy ma odbyć się kolejna edycja? Rzeczywiście, w czerwcu będzie kolejna edycja. Tych tematów jest bardzo wiele. My zastanawialiśmy się, już szykując program tej konferencji, czy nie dorzucić więcej tematów, bo rzeczywiście tych problemów jest zdecydowanie więcej. Ale tutaj też Rada Programowa doradziła nam, poprosiła nas, żebyśmy pewne istotne tematy nie spłycili do krótkich paneli, tylko żebyśmy rzeczywiście przenieśli je na kolejną edycję, a żebyśmy je już rozpatrzyli tak kompleksowo. I dlatego rzeczywiście kilka tematów, które ze względu na też ograniczenia czasowe nie udało nam się w tym roku zrealizować, będą przeniesione na rok przyszły. Na pewno będziemy rozmawiać o temacie szeroko pojętym przewodników, prawda? Bo dzisiaj są takie problemy, czy lepsi są ci przewodnicy tradycyjni, czy może te systemy aplikacyjne. Chcemy też porozmawiać przy kolejnej edycji na pewno bardzo zdecydowanie szerzej o czymś, co na Sądecczyźnie po pierwsze dobrze się rozwija, ale też są ku temu jakby olbrzymie perspektywy, a więc chcemy porozmawiać na pewno też o agroturystyce. Na pewno, może nie na kolejnej czerwcowej, ale na trzeciej edycji na pewno będziemy też chcieli robić takie podsumowanie tego, co się stało, czyli te tematy, które są poruszane na przykład teraz. Tutaj dwa takie szerokie panele dotyczące się uzdrowisk, to my też będziemy chcieli na kolejnych edycjach podsumowywać, czy opisywać, co się wydarzyło pomiędzy tymi imprezami, czy rzeczywiście to idzie do przodu, czy tam się stało coś ważnego, istotnego, czy posunęliśmy się właśnie do przodu. Także będziemy chcieli proponować nowe tematy z jednej strony, ale także z drugiej podsumowywać to, co już było do tej pory na naszych konferencjach. Czekamy zatem już powolutku na kolejną edycję. Póki co cieszymy się tą edycją, która trwa. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo.